Witam Państwa serdecznie na prezentacji programu AudiCERN Online. Jest to program producenta Transport Solutions, dzięki któremu taką prezentację online możemy przeprowadzić. I rozpoczniemy. Mam nadzieję, że Państwo mnie dobrze słyszą i przejdziemy do samej prezentacji. Ja się nazywam Izabela Holewa z firmy Usługi Informatyczne Szansa i jesteśmy dystrybutorem programu AudiCERN na terenie Polski. I oczywiście, jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania lub byli Państwo zainteresowani programem, to również można się z nami kontaktować pod kątem programu AudiCERN. Więc zapraszam oczywiście do kontaktu z nami, jak również do kontaktu z producentem oprogramowania. Większość osób tutaj obecnych zapewne kojarzy firmę Transport Solution dzięki programowi AudiCERN. Dziś program AudiCERN znany jest jako lider branży symulacji ścieżek podróżowych i jest używany w ponad 120 krajach. Dzięki dokładnej weryfikacji wyników poprzez badania w terenie i w pracach badawczo-rozwojowych zawsze jesteśmy w stanie tutaj pod względem naszego producenta oprogramowania zapewnić klientom, że jakość w każdym momencie projektowania jest najwyższa. A dodatkowo zawsze klient projektuje na stabilnych narzędziach. Więc tutaj są to takie dodatkowe informacje w kwestii programu AudiCERN. I jest nam niezmiernie miło, że mogą Państwo wykorzystywać rozwiązania firmy Transport Solutions w wielu aspektach pracy, która z kolei sprawia, że producent ma jakby lepsze środowisko, bo tutaj też mamy wiele informacji od Państwa pod względem elementów, jakie wykorzystują Państwo w programie i jakie ewentualnie by Państwo tutaj jeszcze dodatkowo wprowadzili. Więc te informacje też są dla nas bardzo istotne i jesteśmy w stanie przekazać do naszego producenta, który w ramach oczywiście możliwości w późniejszych wersjach zawsze można spróbować taki element wprowadzić. Ogólnie o produkcie AudiCERN. Mamy tutaj wiele wersji programu. Przez ostatnie 8 lat producent cały czas tutaj dopracowywał i udoskonalał program AudiCERN, również technologie z nim związane. Udało się nawet stworzyć rodzinę produktów, by spełnić te oczekiwania każdego klienta. Niektórzy po prostu wykorzystują program tylko i wyłącznie kilka razy w roku, natomiast inne firmy, raczej pod względem wielkości firm tutaj na pewno wykorzystują program cały czas, więc te różnice producent programu AudiCERN również pozwolił sobie tutaj uwzględnić, rozdzielając poszczególne elementy funkcjonalności w różnych wersjach programu. I tutaj na przykład w środowisku CAD mamy AudiCERN Lite, AudiCERN Standard i Pro. Program ten działa na wszystkich popularnych platformach CAD. Jest to AutoCAD, AutoCAD Civic 3D, MicroStation, VixCAD, jak również ZWCAD. Te produkty AudiCERN oferują szeroki wachlarz narzędzi, od podstawowych do bardzo zaawansowanych, tak jak już wcześniej wspomniałam. Zostały dodane również wszelkie potrzebne narzędzia do platformy dla architektów pracujących na platformie Revit, więc tutaj też warto sobie ten element zapamiętać, jeśli ktoś korzysta z platformy Revit. I nowość, czyli nasz AudiCERN Online, który dzisiaj pokażę,
pod względem funkcjonalności. Aktualnie ponad 30 tysięcy projektantów używa narzędzi AutoTerm, ale producent wierzy, że to znane i stabilne narzędzie może być idealnym rozwiązaniem dla większej ilości osób, zwłaszcza na rynku naszym polskim. I również w szczególności dla projektantów, którzy chcą sprawdzić projekt bez programu CAD lub za pomocą innej platformy CAD. Na przykład Vectorworks, ArchiCAD czy starsze wersje różnych platform CAD, które nie zostały uwzględnione w funkcjonalności programu. I to jest właśnie narzędzie idealne dla tych osób, jest to AutoTerm Online. AutoTerm to świetny towarzysz tak naprawdę z szerokim wachlarzem narzędzi dla każdego projektanta. Na przykład w środowisku, dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu narzędzie AutoTerm online. Dzięki temu narzędziu można szybko, łatwo i stabilnie wykonywać ścieżki pojazdów w przeglądarce bez wykorzystania żadnej platformy CAD. Tutaj jest to podstawowa do tego rozwiązania, że jest to tylko i wyłącznie program w przeglądarce, także nie ma żadnych wymagań systemowych, oprócz oczywiście połączenia z internetem i dostępnej przeglądarki, w której możemy uruchomić narzędzie. Nie ma żadnej instalacji i z tego powodu można używać AutoTerm online wszędzie i na każdym urządzeniu, które ma połączenie z internetem. Jak działa program AutoTerm online? Tutaj Państwu przedstawię trzy krótkie, szybkie kroki prezentujące funkcjonalność naszego programu AutoTerm online. Krok pierwszy jest to import planu, na którym chcemy pracować. Może to być zdjęcie lub PDF. Krok drugi to wybór pojazdu adekwatnej sytuacji, czyli wybieramy sobie pojazd, którym chcemy daną analizę przyjazności wykonać z dostępnych bibliotek w narzędziu AutoTerm online i w następnej kolejności wykonujemy symulację ruchu pojazdu. Możemy rysunek zapisać i on będzie w naszej chmurze, czyli po zalogowaniu się ponownie ten rysunek tam będzie do dalszej edycji lub po prostu do kolejnego sprawdzenia. Jak również tą symulację możemy wyeksportować do pierwotnego rysunku, czyli do notatki DXF i w następnej kolejności uruchomić platformę CAD, którą wykorzystujemy do naszej pracy. Celem zaprezentowania funkcjonalności AutoTerm kilka sytuacji, w których to rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze. Tutaj na slajdzie mają Państwo przedstawione informacje takie ogólne. Natomiast program AutoTerm online może się przydać w momencie analizowania projektów, jeśli na przykład pojawia się natychmiastowa potrzeba sprawdzenia pojazdów, na przykład żeby zatwierdzić projekt lub sprawdzić przejezdność pojazdów względem obiektów, innych dodatkowych elementów, które zostały dodane, również pod względem sprawdzenia przejazdów dodatkowych pojazdów, które na przykład wcześniej nie zostały uwzględnione w projekcie, jak również sprawdzić pojazdy na projekcie dostarczonym w innym formacie niż CAD, czyli w innym formacie, jeżeli na przykład zmienimy projekt, to również możemy tutaj ten element sobie sprawdzić na konkretnym elemencie rysunku, na przykład wykonać rzut ekranu i wczytać do programu AutoTerm, wykorzystać to i sprawdzić ewentualnie w razie potrzeby. Następna sytuacja, tutaj taki drugi scenariusz,
do wykorzystania programu AutoTel online, czyli stan koncepcji projektu. I tutaj, jeżeli chcemy sprawdzić możliwości na obrazie rastrowym, czyli naszą przejezdność, by były zgodne z wcześniej stworzonymi koncepcjami, lub chcemy przedstawić pomysły poruszania się pojazdów klientom, jak również naszym pracownikom, którzy niekoniecznie w ogóle znają program CAD, ale możemy tutaj przedstawić. Lub chcemy wykonać szybką analizę bez użycia platformy CAD. I trzecia sytuacja związana z zaawansowanymi projektami. Wielu użytkowników posiada platformy CAD, które nie obsługują analizy ścieżek, czyli tutaj nie współpracują z programem AutoTel. Jednakże posiadają możliwość eksportowania tych danych do formatu DXF i możemy później to wykorzystać w programie AutoTel online. Możliwe, że pracują Państwo na innych systemach, typu Max czy Linux. I tutaj mamy możliwość również pracy na tej platformie w AutoTel online sprawdzania przejezdności. I dopóki platforma CAD, na której może eksportować rysunki do formatu plików DXF, to AutoTel online będzie w stanie je oczywiście obsługiwać. Jeżeli sobie podsumujemy te trzy sytuacje, to dochodzimy do wniosku, że AutoTel online to tak naprawdę jedyne rozwiązanie w tym przypadku. Jeżeli tutaj w jednym z tych trzech scenariuszy do Państwa trafiło, to AutoTel online jest naprawdę dobrym rozwiązaniem pod tym względem. Jeżeli spotkają się Państwo z podobną sytuacją, to tutaj naprawdę może okazać się, że program AutoTel online będzie pomocny i wystarczy się zalogować do swojego konta na przeglądarce, przeprowadzić analizę pojazdów, pokazać klientom lub ewentualnie innym osobom, czy dla samego sprawdzenia danego elementu w programie. Teraz przejdziemy sobie do funkcjonalności programu AutoTel online. Pokażę Państwu samą stronę internetową, jak również logowanie do naszego do narzędzia, którym będziemy mogli się tutaj posługiwać i samą funkcjonalność programu. Czyli przez link autotelonline.com możemy już bezpośrednio wejść do narzędzia. Już tutaj się zaloguję. Zaloguje się nam czytuje. I jesteśmy na naszej stronie internetowej producenta. Jest to autotelonline.com. Tutaj poniżej są informacje dotyczące oprogramowania, więc mogą tutaj sobie Państwo, jeżeli będą Państwo zainteresowani, sprawdzić te informacje, przeczytać nowości, jak również tutaj są widoczne wszystkie pojazdy dostępne w programie AutoTel online i inne informacje pod względem samego oprogramowania. Jeżeli będą Państwo chcieli przetestować program, to należy kliknąć tutaj z prawej strony login i ukaże nam się panel, gdzie musimy wybrać, jaką z tego regionu tutaj się chcemy zalogować, gdyż przy tych informacjach już program automatycznie nam prowadzi testowe biblioteki, którymi będziemy mogli się poruszać. Więc wybieramy Poland i
program, znaczy przeglądarka przekieruje nas do samego logowania. Ja tutaj już konto oczywiście mam założone, więc moje dane się odczytują. Natomiast Państwo, żeby tutaj wprowadzić informacje, żeby założyć konto, należy wprowadzić dane widoczne na formularzu, kliknąć Create Account i nasze konto zostanie stworzone. I się zalogujemy do platformy. Tak wygląda AutoTerm online od wewnątrz. I możemy sobie wprowadzić. Klikamy New Drawing, czyli nowy rysunek do wprowadzenia. I program zapyta się nas, na jakim planie chcemy pracować. Tutaj mamy trzy opcje do wyboru, czyli Upload Image, czyli obraz miejscowy, na którym chcemy tutaj wykonać analizę przyjemności. Upload Cut Geometry, czyli wprowadzamy plik DX, jaki mamy zapisany na naszym narzędziu pracy. Lub blank drawing, czyli pusty rysunek, na którym chcemy na przykład sobie tylko i wyłącznie przetestować, sprawdzić, nauczyć się. Mamy wiele możliwości. Zaczniemy od pliku Day Start, czyli klikamy wprowadzenie pliku CAD i mamy informację. Tutaj możemy wczytać nasz plik przez przerzucenie z innego folderu lub kliknąć Select File i wybrać to, co tutaj chcemy wprowadzić. Jeżeli sobie tutaj już określiliśmy, klikamy Otwórz. I na dole, o czym oczywiście musimy pamiętać, są jednostki. Tutaj musimy wprowadzić jednostki, w jakich został stworzony rysunek, żeby odpowiednio dopasować naszą skalę pojazdu. Czyli ja w tym przypadku mam plik TXF w centymetrach, więc sobie określam centymetry i klikam OK. Plik się czytuje i będzie on widoczny na naszym programie AutoTerm Online. I to jest nasza baza. I na tej bazie możemy w dalszej kolejności po kolei pokażę Państwu funkcjonalność na podstawie naszego typu DXF. To jest bardzo przykładowy rysunek, także proszę tutaj nie jakby detalicznie się nie przyglądać. Natomiast po lewej stronie mamy taką podstawową bazę narzędzi. Możemy stworzyć polilinię, po której będziemy przeprowadzać naszą analizę pojazdu. Możemy oczywiście przybliżyć, oddalić, zmierzyć i włączyć tryb ORDO. To są takie z lewej strony dodatkowe narzędzia, które możemy wykorzystać. I na dole są dostępne biblioteki pojazdu, czyli te, które otrzymaliśmy lub wykupiliśmy dostęp. Jeżeli klikniemy sobie tą funkcję, to mamy możliwość wyboru pojazdu, jakim chcemy się akurat w danej analizie przejezdności poruszać. I możemy sobie wybrać na przykład samochód osobowy. On nam się tutaj pojawi razem z wymiarami, z elementami. A biblioteka, która została tutaj wczytana, tu jest Biblioteka Polska, która jest dostępna w naszym działu online, więc również są to nasze wymagania, które musimy spełniać w projektach. Wybierając samochód osobowy, należy zatwierdzić nasz wybór, czyli klikamy OK i przechodzimy do następnej funkcji. Pokażę Państwu to na przykładzie prostego parkingu, który tutaj jest wyrysowany i możemy sobie rozpocząć naszą symulację. Klikamy lewym klawiszem myszy. Widzimy, że pojawiła nam się informacja na zielono, czyli nasz kolejny krok, który należy wykonać. Jeżeli tutaj wjedziemy naszą kursorem myszy na nasz plik, to już będzie widoczne pole. I możemy sobie go teraz zlokalizować, gdzie chcemy wstawić
i określić kierunek, w jakim nasz pojazd ma się poruszać. Jeżeli klikniemy kierunek, to z prawej strony pojawi nam się okno opcji, jakie są nadane do tej analizy przejezdności. I przez klikanie kolejnych punktów możemy sobie przeprowadzić taką analizę i zachęcamy sobie tutaj, żeby wjechać do miejsca parkingowego, tak bardzo przykładowo. Tutaj pozwolę sobie przybliżyć. Żeby zakończyć naszą analizę pojazdów, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i kliknąć Finish, czyli zakończymy naszą analizę. Jeżeli naszą analizę zakończymy, to nie znaczy, że nie możemy do niej powrócić, usunąć, zedytować. Drugie opcje dostępne są tutaj, jest to kontynuacja analizy przejezdności, czyli klikamy sobie na tą kontynuację, wybieramy naszą ścieżkę i pojawiają nam się opcje dostępne w naszym programie i tutaj są strzałeczki. Jeżeli wybierzemy strzałkę wycofania, czyli w odwrotnym kierunku, to możemy sobie tutaj tym samochodem wykręcić do tyłu, żeby wyjechać z danego miejsca parkingowego i w późniejszym elemencie wrócić, zaznaczyć strzałkę do przodu. I w tym momencie możemy sobie przeprowadzić tutaj dalszą analizę, wyjechać danym pojazdem do i możemy sprawdzić po prostu taką analizę. Klikamy Finish. Możemy również usunąć dany element, czyli na przykład nie chcemy ostatniego punktu, jaki oznaczyliśmy, czyli klikamy usunięcie i zaznaczamy ścieżkę pojazdu, którą chcemy jakby skrócić i widzimy, że tutaj ten element nam zniknął. W ten sposób możemy sobie ścieżkę przejazdu prowadzić. Jeżeli sobie ją zaznaczymy i klikniemy w danym klawiszu myszy, to tutaj są właściwości. I możemy sobie zmienić kolory dotyczące ścieżki, czy naszego pojazdu, jaki został wykorzystany i samej odbiegni, którą przeprowadziliśmy. Tutaj również jest clearance, czyli dodatkowy taki element, gdzie możemy wprowadzić na przykład metr od danej odwiedzin pojazdu, możemy sobie wprowadzić taką dodatkową przestrzeń, żeby się upewnić, że jeszcze tam w danej analizie przejrzystości mamy miejsce. Te elementy możemy sobie zmienić przez kliknięcie OK. Do naszej analizy przejrzystości możemy wprowadzić profil, czyli profil pojazdu, który wykorzystaliśmy i w tym przypadku jest to nasz samochód osobowy. I możemy sobie taki profil tutaj wprowadzić i będą tutaj wymiary dotyczące naszego pojazdu, który został wykorzystany w tej analizie przejezdności. Drugą opcją, jaką możemy wykorzystać na przykładzie tego projektu, jest analiza przejezdności po istniejącej ścieżce. Czyli możemy sobie narysować za pomocą takich narzędzi naszą ścieżkę. Tutaj domyślnie jest linia, ale możemy zmienić na dług i w dalszym ciągu przeprowadzić sobie naszą ścieżkę pojazdu, którą chcemy tutaj przeprowadzić. Staram się to tutaj sprawnie wykorzystać. I klikniemy Finish. Mamy naszą ścieżkę pojazdu, którą możemy wykorzystać. Teraz możemy sobie zmienić pojazd, który chcemy sprawdzić. I na przykład samochód ciężarowy lekki. Klikamy OK, bo wybraliśmy taki pojazd i wybieramy drugą opcję wybieramy ścieżki na podstawie istniejącej. Klikamy ścieżkę oraz kierunek.
I w ten sposób automatycznie na zadanej ścieżce, którą stworzyliśmy, program przeanalizuje nam przejazdność. To można wykorzystać na przykładzie naszego projektu Daystar. W następnej kolejności pokażę Państwu element dotyczący przeanalizowania na danym rysunku, czyli wcześniej wyszłam z rysunku, możemy go zapisać, możemy go eksportować, ale jeżeli nie jest nam on potrzebny, to po prostu możemy z niego wyjść, stworzyć nowy. Teraz klikniemy sobie Upload Image, czyli wprowadzamy do naszego programu oraz drogi obraz, w zależności od tego, co chcemy wykorzystać. Może to być mapa, może to być plik JPG. Klikam otwórz. Plik się nam czytuje. I po wczytaniu pliku, na dzień dobry, że tak powiem, mamy tutaj informację o prowadzeniu skali. Musimy mieć dwa punkty odniesienia, pomiędzy którymi wiemy, jaka jest odległość, żeby wprowadzić odpowiednią skalę do naszego obrazu, no żeby tutaj nasza przejezdność była oczywiście adekwatna do zamiarów, jakie chcemy przeprowadzić. Czyli po kliknięciu OK, z lewej strony na dole pojawi nam się informacja na zielono, co musimy wybrać, czyli musimy wybrać dwa punkty odniesienia, pomiędzy którymi wiemy, jaka jest odległość. Ja tutaj sobie wybrałam taki, nie wiem, czy Państwo znają, słynne rondo w Kozach w województwie śląskim, ale wybrałam sobie właśnie taki element, jesteśmy tutaj firmą Bielska Biały, więc to rondo jest niedaleko nas. Analiza przejezdności na nim na pewno by się przydała, więc wprowadzimy tutaj na tym przykładzie po prostu analizę przejazdności większego samochodu, żeby Państwu pokazać, jak można to przeprowadzić na kilku raz stronę. I teraz musimy sobie określić dwa punkty. Czyli ja sobie tutaj wprowadzę granice drogi, mniej więcej. Dwa punkty na rysunku i dystans, który musi być, czyli ta odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Przyjmiemy sobie, że to będzie 3,5 metra. Klikamy OK. Obraz się przebuduje do wartości, jakie zostały wprowadzone. Możemy sobie tutaj oczywiście obraz przybliżyć, przesunąć przez półko myszy. Wszystkie elementy tutaj są wyborowe. I tak samo w nowym rysunku na obrazie musimy wybrać pojazd, jakim chcemy tą analizę przejrzystości tutaj wykonać. Wykorzystamy sobie samochód ciężarowy. Klikamy OK. I rozpoczynamy naszą analizę przejazdności. Aktywujemy polecenie. Nadajemy pierwszy punkt naszego pojazdu oraz kierunek. Czyli kierunek mamy tutaj. Pojawia nam się informacja na temat właściwości, jakie zostały wprowadzone do naszej analizy przejezdności i w dalszym kroku możemy sobie ją tutaj swobodnie przeprowadzić na danym obrazie. Będziemy tutaj zmieścić. I w ten sposób punkt po punkcie lub właśnie za pomocą ścieżki, czyli po linii, na której prowadzimy nasz pojazd, możemy sobie analizę przejrzystości przeprowadzić bardzo dokładnie. I klikamy oczywiście prawym klawiszem myszy, żeby tutaj zakończyć naszą analizę. Mamy przeprowadzone nasz pojazd. Jeżeli sobie klikniemy na tę ścieżkę, to możemy oczywiście zedytować, usunąć, zmienić. Te narzędzia są dostępne w AutoTerm online. Znajdą się tutaj również tutoriale, czyli takie samouczki,
które można wykorzystać i nauczyć się po prostu funkcjonalności programu, ale wydaje mi się, że nie jest u nas zbyt skomplikowana, a jednocześnie bardzo, bardzo przydatna. Z informacji w samym programie oficjalnym online jako funkcjonalność, tam na dzień dzisiejszy byłoby tyle. Wrócimy sobie jeszcze do prezentacji. Czyli takie krótkie podsumowanie naszej funkcjonalności. Dzięki przeglądarce i połączeniu z internetem mają Państwo pod ręką potężne narzędzie, które pozwoli na symulację jazdy pojazdu, wizualizację przejazdów przestrzennych, czy samoprojektowanie, analizę możliwości już na obrazach rastrowych, typu zdjęcia. Mogą sobie Państwo w każdej chwili sprawdzić taki element. Eksport analizy do innych platform CAD i dostępność narzędzia zawsze i wszędzie. Oczywiście z połączeniem internetowym, ale w każdym miejscu. Nie jest on przypisany do konkretnego stanowiska, na którym Państwo pracują, tylko w różnych miejscach możemy sobie tutaj robić analizę przejazdu. Kolejny punkt naszej prezentacji, czyli kiedy? Już dziś mogą Państwo wejść na stronę internetową autoterminonline.com i rozpocząć pracę z autoterminem online. Po utworzeniu konta automatycznie przyznany zostanie świetny okres próbny, dający dostęp do regionalnych bibliotek pojazdów. Co jest dostępne? Dostępne są dwa pakiety bibliotek. Regionalna biblioteka dla wybranych krajów zawiera podstawowe pojazdy. Rozszerzony pakiet bibliotek pojazdów, który zawiera pojazdy zaprojektowane według specyfikacji producenta. Tutaj chciałam również podkreślić, że ceny programu, raczej bibliotek, rozpoczynają się od 360 euro na rok oraz 60 euro na miesiąc. Że tutaj też nie jest to wybudowana cena. I po okresie testowym pojawi się opcja zakupu pakietu pojazdów. Oferowane są krajowe pakiety pojazdów, na przykład Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, również Polska. Cały czas są rozwijane i wdrażane nowe pakiety z pojazdami z innych krajów. Także tutaj też mamy możliwość w późniejszym terminie zakupu kolejnych bibliotek, które nam będą potrzebne do naszych analiz. I zamiast obok pakietu krajowego oferowany jest pakiet pojazdów branżowych. Czyli na przykład stworzony został pakiet pojazdów ciężarowych dla różnych branż i również możemy to wykorzystać. Jeśli posiadają Państwo obsługę serwisową MAP, czyli Maintenance Assurance Program, to zapraszam serdecznie do kontaktu po prezentacji. Gdyż otrzymają Państwo dodatkową możliwość korzystania z autoterm, oczywiście bezpłatnie, w ramach zakupionej opieki serwisowej, która właśnie udostępnia wszelkie nowości w ramach czasu, jaki tutaj Państwo posiadają opieki serwisowej. Rejestracja na stronie internetowej Autoterm Online jest bezpłatna, więc serdecznie zachęcam do testów i skorzystania z 7-dniowego dostępu do programu. Bezpłatnie wszędzie i zawsze przy połączeniu z internetem mogą Państwo przez 7 dni przetestować oprogramowanie. Z mojej strony na dzień dzisiejszy to by było wszystko. Jeśli są jakieś pytania, to widoczny jest z Państwa strony również czat, jak również pytania w panelu samej prezentacji, więc mogą zadać pytanie.
Z prawej strony mają Państwo pytania i czas. Generalnie nie widzę tutaj, żeby pojawiły się jakieś pytania, ale czasami pojawiają się pytania, jakie są obsługiwane przeglądarki, żeby tutaj wykorzystać narzędzie. Jest to Microsoft Internet Explorer 9. I nowsze, jak również Microsoft Edge, czy Mozilla, Firefox, Google, Chrome, Apple, Safari. Także te elementy są najbardziej tutaj dostępne. Nie ma żadnych pytań. Tutaj sobie schowam panel. I w takim razie bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Na koniec jeszcze będzie przeprowadzona krótka ankieta, więc będę bardzo wdzięczna za wypełnienie ankiety na koniec prezentacji. I jeśli będą Państwo chętni, to zapraszam serdecznie do kontaktu z nami, jak również z producentem. Dziękuję bardzo za prezentację.